Witamy w kanale C4 i Warszawa. Niedawno firma Geniatech wprowadziła na rynek nowe odtwarzacze mini PC Android. Chcielibyśmy zaprezentować najnowsze możliwości modelu ATV 1200. Model ATV 1200 jest mikrokomputerem z systemem operacyjnym Android i szeregiem wyjść audio-wideo, który zamieni każdy telewizor w wielozadaniowy Smart TV. Jest to zupełnie nowe urządzenie pozwalające na odtwarzanie muzyki, filmów oraz zdjęć z sieci dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi lub złączu internetowemu. Obsługuje zewnętrzne dyski twarde dzięki 4 złączom USB oraz karty SD SDHC. Urządzenie można podłączyć w zasadzie do każdego multimedialnego zestawu dzięki szeregowi wyjść: kompozyt wideo, komponent wideo, HDMI, analog audio, wyjście koaksjalne i optyczne. Sterowanie urządzeniem odbywa się pilotem dołączonym do zestawu. Istnieje również możliwość dokupienia klawiatur KR100 lub KR300. Klawiatury te są bardziej rozbudowane i ułatwiają obsługę urządzenia. Jak już wspominałam, ATV 1200 to model z systemem operacyjnym Android, który jest prosty i przyjemny. Dlatego też obsługa urządzenia jest intuicyjna. Model posiada wiele aplikacji, np. dobrze znane nam oprogramowanie, takie jak komunikator Skype, aplikacja Facebook, YouTube, Messenger i wiele innych. Szczególną uwagę należy zwrócić na preinstalowaną aplikację XBMC. Jest to najlepszy odtwarzacz multimediów, który z mini komputera czyni wszechstronne interaktywne centrum domowej rozrywki. Odtwarzacz umożliwia również odbiór cyfrowej telewizji naziemnej. Do mini komputera można podłączyć tuner DVB-T, np. model T119, zainstalować oprogramowanie HDTV dostępne w sieci i cieszyć się darmową telewizją cyfrową. Urządzenie pozwala oczywiście surfować po internecie, grać w popularne gry oraz pobierać aplikacje z Play Store. I to wszystko dzięki Enjoy TV. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.c4i.com.pl. Dziękujemy za uwagę.